Jakie mamy prawo wypowiadać się na temat samochodu, motosportów czy budowy pojazdów? Oglądajcie ten odcinek, a wszystkiego się dowiecie. Serdecznie zapraszamy. Ponad 20-letnie doświadczenie w samochodach i w motosporcie. 20-letnie to znaczy, że kiedy ty się urodziłaś? No, kiedy dinozaury chodziły po ziemi. Wow. Ty jesteś jeszcze starszy, więc naprawdę mamy za sobą kupę lat doświadczenia. Ja startowałam w amatorskich rajdach samochodowych, w wyścigach równoległych, w wyścigach samochodowych, w offroadzie, no i oczywiście teraz główna dyscyplina drifting. Ale Mariusz zaczynał jako dzieciak. Tak, zaczynałem jako kilkuletnie dziecko i mogę się pochwalić tym, że chyba szybciej niż Karolina zacząłem swoje wyścigi, a wyścigi samochodem, który sam zbudowałem. Był to bolid stylizowany na Formułę 1 z konstrukcji drewniano-metalowo, czegoś tam jeszcze, pomalowany farbą, która pobrudziła mnie całego. Wystartowałem tym pojazdem, którego zbudowałem z kolegami, mając lat 7 czy 8, na ryneczku w mojej miejscowości, gdzieś tam w Puszczy Nadoteckiej w Obrzycku. Napędem była siła mechaniczna, przetworzona z fizycznej człowieka, który mnie pchał. Sterowanie było nogami, koła były od wózka, od dzieci, które gdzieś tam ze złomu były wzięte. I to była pierwsza terenówka i miała spoiler z tyłu. Wyścigówka, przepraszam, ze spoilerem. Felgi... To plus 5 koni więcej, prawda? Każdy pięć, spoiler tam to były 5 osób więcej, bo nas do tego osiołki było, ale była to impreza zorganizowana lat temu. O kurcze, no 40. No 40 właśnie. Lat temu wystartowałem w swoim pierwszym w życiu wyścigu i wtedy poczułem moc. Poczułeś duchę motosportową? Tak, poczułem, jak dostałem pierdol w domu za to, że pobrudziłem spodnie, pobrudziłem buty, przedziurawiłem skarpety. Tak autentycznie odczułem to na własnej skórze, ale nie mam traumy, jestem normalny, nie mam żadnych żali do nikogo, po prostu taka była reakcja kiedyś osób dowodzących i to był mój pierwszy start. Ale to był dopiero początek, bo potem kolejna konstrukcja. No, później była nielegalna konstrukcja motorówki, którą zbudowaliśmy w lesie, na takich bagnach. Stwierdziłem, jak że... miałeś? Ile lat? 14, 15 to były pierwsze moje Słuchajcie, początki. Słuchajcie, czyli to był 1700... To były lata 80. Tak, to były lata 80. i wtedy wyciągnęliśmy z zatopioną łódkę drewnianą po jakichś tych, co łowią ryby, po wędkarzach z bagien, przy pomocy zbloczy, wielokółek, cudów, wianków znalezionych na złomie. Później ją odwróciliśmy do góry kołami, później zrobiliśmy ognisko. To oczywiście to jest etap wielotygodniowy i to ognisko w środku lasu się oczywiście paliło bardzo bezpiecznie, ekologicznie. Mieliśmy stare wiadro, którym rozpuściliśmy smołę, którą ukradliśmy z budowy. Tą smołę roztopiliśmy i później tą smołą pomalowaliśmy to dno tej łodzi i żeby było ładnie, to jeszcze piaskiem posypaliśmy. Wszystko zgodnie z przepisami. Las nie spłonął, puszcza jest cała. Bravo! A łódka przez chwilę się unosiła nawet na wodzie. I to był pierwszy mój szkutniczy temat, ale stwierdziliśmy, że łódka powinna pływać szybciej, a nie za pomocą wioseł, bo to trzeba machać. I stwierdziłem, że zbuduję silnik. No i silnik zbudowałem z... Nie silnik zbudowałem. Zaburtowy silnik z wykorzystaniem układu napędowego od Komara. Takiego motocykla, takiego... I to po wielu tygodniach zaczęło działać i pływało przez chwilę. Przez chwilę. Czyli jak widzicie, nie tylko samochody, ale też łodzie pływające, motorówki, samoloty, bo to później też robiłeś, prawda? Tak, no zawsze marzeniem miałem... Inaczej, ja miałem marzenia takich, które nie mogli mi spełnić, czy pomóc spełnić rodzice, bo to nie mieliśmy ani kasy, ani czasu, robotnicza rodzina. A moje marzenia były samoloty zdalnie sterowane, łódki, samochody. Tego u nas nie było, to było
tylko dla ludzi bardzo bogatych i w miastach. Ja mieszkałem w takim zadupiu, że żeby pojechać do jakiegoś sklepu modelarskiego, czyli składnicy harcerskiej w Poznaniu, trzeba było jechać pół dnia, pociąć autobusem. No i nie było kasy na to, bo wydanie ileś złotych na jakiś tam silniczek czy na jakieś pierdoły było bez sensu w oczach moich rodziców, bo to było zmarnowane pieniądze. Więc no, przez wiele lat gdzieś tam knułem, kombinowałem, ale motoryzacja była cały czas. Słuchajcie, to były lata 80. i to nie były takie fajne czasy jak teraz, że wiele rzeczy leży na półce, można pokupować gotowe zestawy, tylko wszystko trzeba było budować właściwie we własnym zakresie. No tak, teraz to idziesz, klikniesz Enter, przychodzi z Chin, zestaw gotowy, modelarski, składasz, buntujesz mosty napędowe, a wtedy wszystko trzeba było metodą prób i błędów, nauki, ale to dało mi to, że jesteśmy w stanie naprawić, a zwłaszcza Polacy, wszystko i niczym. No właśnie, i później samochody, prawda? No jak tak. Tata ci nie pomógł, no nie, i też zacząłeś no sam budować swoje pojazdy pierwsze. Tak, to w ogóle były historie dziwne, długie. No, pierwszy samochód, jaki kupiłem nielegalny, to był Trabant oczywiście, Trabant bez dokumentów, kupiony dwusów. Później dokumenty się jakoś znalazły do niego, były w bagażniku, dziwnym trafem z numerami. Przygoda była też niesamowita. No Trabant dwusów, ale dało mi to już możliwość poznania silnika dwusuwowego. I dowiedziałem się, że silnik dwusuwowy jest o wiele lepszy niż czterosuwowy, jeśli chodzi o pracę, o fizykę, o wykresy. Gdyby teraz zbudować o takich technologiach tak mocne silniki dwusuwowe, to tam dwulitrowy miałby z 1000 koni. No, dokładnie, to było coś niesamowitego. Słuchajcie, Mariusz z motoryzacją miał do czynienia właściwie od najmłodszych lat. Ja nie. Ja jestem z rodziny informatyków, artystycznej, w związku z czym motoryzacja nie była kompletnie artysta. Abstrakcja. To była kompletna abstrakcja. Natomiast rzeczywiście, jak wspomniałam, informatyków, więc głównie jako dziecko przebywałam z mężczyznami. Uprawiałam też sztuki walki, matematyczno-fizyczne klasy, informatyka. No i jak zrobiłam prawo jazdy, to stwierdziłam, że nie chcę usłyszeć baba za kierownicą, bo ponad 20 lat temu te stereotypy były bardzo mocne. Nadal są baba za kierownicą, nie? Baba do garów. Nadal są, ale to się dosyć mocno zmienia, natomiast wtedy rzeczywiście kobieta za kierownicą to było zagrożenie, więc nie chciałam. Nadal jest. Usłyszeć. Zaraz cię walnę. No nadal jest baba za kierownicą, jest zagrożenie. Mariusz, zaraz ten wyjdzie, czy skończymy tą rozmowę. Słuchajcie, jak zrobiłam prawo jazdy, jak miałam 18 lat, to szybko stwierdziłam, że chcę doszkolić swoje umiejętności jazdy i poszłam do Akademii Jazdy, żeby na płytach poślizgowych kontrolować, nauczyć się kontrolować auto w ekstremalnych sytuacjach. Szacun dla tych, co cię uczyli, znaczy się tych... Tak, muszę przyznać, że szacun dla nich, ponieważ rzeczywiście to, co zaczynałam wyprawiać na tej płycie poślizgowej, to jaką poczułam tam adrenalinę, to ile frajdy mi sprawiało wprowadzanie auta w poślizg i wyprowadzanie go z tego poślizgu, to było nie do opisania. Było bardzo bezpiecznie, bo to były płyty poślizgowe, to był plac, to nie była ulica, nie było tam też jakiejś latarni wokół, więc wszystko się odbywało bezpiecznie, ale jednak no, szybko stwierdziłam, że te poślizgi i to, co robię na tym placu, no nie mogę tak tego zostawić. Tak? Jak skończyłam kurs doszkalający techniki jazdy, to stwierdziłam, że muszę pójść w motosport i zaczynałam moją przygodę od KJS-ów, czyli konkursowa jazda samochodami. Chciałam pójść w rajdy samochodowe, ale trzeba wtedy było zacząć właśnie od takich amatorskich rajdów, żeby zdobyć licencję rajdową. I tam, słuchajcie, fantastycznym Lanosem 1.4 fabrycznie, z gazem. Ale oczywiście, jakim? Podtlenek azotu? No nie zupełnie podtlenek azotu. Miała LPG. LPG, miała dokładnie. LPG, była królową każdej wsi. Tak było. Deu Lanos to był mój pierwszy samochód do motosportu. Oczywiście auto cywilne. Jedyne, co miało zrobione, to utwardzone zawieszenie. Podczas tych amatorskich rajdów przełączałam jeszcze oczywiście na benzynę, żeby miał chociaż jeden koń więcej. Dobra, ja wam powiem tak, czy niby jeden koń więcej, a z wiadomości, które gdzieś tam wyczytałem w naszych domowych skarbnicach, miała też strumienicę we wydechu założoną, tylko założoną w drugą stronę, tak pod było. Prąd. To na pewno miała 5 koni mniej, a nie więcej. Tak było, ale tak była było. Strumienica. Ale wiesz, to co się dzieje w głowie w człowieku, kiedy słyszy ten wydech, jeszcze miała zmienioną końcówkę wydechu, nie wydech, tylko końcówkę wydechu, więc buczał, bardzo ładnie buczał. Buczał. I miałam poczucie, 1.4 z gazem buczał. Tak, 1.4 z gazem, utwardzone zawieszenie, no i wielki smok na masce, taka
naklejka, bo sticker tuning, wiecie dobrze, że sticker tuning to jest podstawa każdego tuningu. Matko Boska. Przynajmniej 20 lat temu tak było. Oczywiście wielki smok na masce. To miałam nadzieję, że moi przeciwnicy się przestraszą. I słuchajcie, tym samochodem, Lanosem 1.4, miałam dosyć duże sukcesy, jeżeli chodzi o Coyotesy. Bo dojeżdżałaś do mety, miałaś więcej gazu i wtedy oni nie dojeżdżali. Tak można powiedzieć. Panowie dużo popełniali błędów, ja jeździłam dosyć precyzyjnie i szybko. No i dużo pucharów w tym czasie dostawałam, ale podczas tych rajdów nadużywałam hamulca ręcznego, ponieważ uwielbiałam się ślizgać. Jednak te poślizgi, które mi zostały z tych płyt poślizgowych i ta miłość do tej adrenaliny i do tego rodzaju emocji mi pozostała. A uwaga, to był rok 2000. Jeszcze wtedy ludzie tacy jak ja, czyli mało związani z motosportem i samochodami, nie wiedzieli nic na temat driftingu. Drifting nie funkcjonował w Polsce, jeżeli chodzi o zawody, więc na tych Coyotesach cały czas tam się ślizgałam, a mój pilot siedział z roadmapą i cały czas mnie palił tą roadmapą po głowie i mówił: zostaw ten ręczny, nie ślizgaj się, nie rób tego. A ja mówię: pieprzyć ten czas, zobacz, tak jest zabawnie, tak jest fajniej. No i oczywiście, jak w 2004 roku Maciej Polody zrobił w Polsce pokaz driftu i powiedział mi, że będzie to dyscyplina motosportowa, to ja wiedziałam, że to jest moja dyscyplina. No i że muszę iść tą stronę. Słucham tej historii, tu wiesz, Warszawa, samochody, KDS, jakieś stowarzyszenia, maski zaklejone, a ja chłop na wsi, dalej siedzę i mówię, co ja tam robić, ja chcę jeździć, ale że mieszkałem w pięknej puszczy, to czym tam jeździć, kuźwa? No przecież nie Lanosem z gazem 1.4, z tą strumienicą i z naklejką, bo tam 1.4 to my do sklepu robiliśmy i z powrotem, traktorem na przykład. Natomiast moja przygoda, tą, którą zakochałem się i kocham do dzisiaj, to samochody terenowe i to jest piękne, to jest fajne, to jest zajebiste i technologie. I w tym kierunku szkołę skończyłem jedną, drugą, dlatego, żeby były te terenowe samochody, a pierwszy samochód terenowy, pojechałem w Bieszczady pojechałem do naszego teraz obecnie przyjaciela leśniczego, do miejscowości Muczne i on mnie wziął na wycieczkę po bieszczadzkich przejebanych drogach i wtedy się zakochałem. I wiecie co zrobiłem? Nie mając pieniędzy, wracając do domu, przejeżdżając przez Poznań, już miałem 700 km w tyłku, w komisie znalazłem gazika 69. Zakochałem się, po prostu się zakochałem. Wróciłem do domu, do szamotu, do banku, kredyty, załatwiałem wszystko, nikt go nie chciał dać, w końcu mi się udało. I za 7900 zł w kredycie kupiłem gazika 69. I co zrobiłem? Pojechałem po niego do Poznania, zatankowałem go do pełna, czyli 500 litrów spalił mi z Poznania do domu. W moim domu rodzinna impreza, bo miałem urodziny. Wracam, wszyscy siedzą pod dachem, grill się pali, to tamto, a ja wjeżdżam gazikiem. I było, o kurwa, co to ma być? On znowu przyprowadził złom do domu. I tak się zaczęła moja przygoda z terenówkami i trwa do dzisiaj. W 2005 roku, to był ten rok, kiedy zaczęłam swoją przygodę z driftingiem. I została skażona. W tym roku kupiłam swoje pierwsze auto do driftu. Nie kupiła samochodu. Kupiłam. To było BMW E36-328, czyli 2,8 litra silnik i miał 214 koni mechanicznych, bo był delikatnie dłubnięty. Uwaga, kupiłam ten samochód na kredyt za ponad 30 tysięcy złotych. Matko Boska, 30 tysięcy za problem. Czujecie? Dzisiaj ten samochód można kupić za 4-5 tysięcy złotych. Może trochę więcej, bo to 2,8 litra. I to jeszcze w takim ładnym M-pakiecie. Ale generalnie w tamtych czasach to kosztowało kupę kasy. I oczywiście nie stać mnie było na to, żeby zmodyfikować ten samochód, więc jedyne co zrobiłam, to zaspawałam dyferencję, utwardziłam zawieszenie i praktycznie przez 3 lata to były moje jedyne modyfikacje, ale już wtedy startowałam w zawodach, bo w 2005 roku zrobili pierwsze zawody w Poznaniu, gdzie jeszcze nikt nie za bardzo miał pojęcia na temat driftu. Ja bardziej zacinałam i gdzieś podcinałam to auto na tym łuku, bo mieliśmy do pokonania jeden łuk. To była po prostu jakaś kompletna porażka. Ja miałam jeszcze buty na obcasie, jeden zestaw opon, więc oczywiście to była kompletna amatorka, ale już zabawa pyszna. Więc 2005 rok to były pierwsze moje zawody driftingowe. Matko Boska.
zawody, samochody, a ja miałem gazika. Dobra, gazik był gazikiem, później gazika sprzedałem, później kupiłem Willisa. Willisa takiego z II wojny światowej, był żółty, miał silnik. Nie miał silnika, bez silnika kupiłem, włożyłem silnik od Mercedesa 2,6 litra na edgetroniku, czyli na wtrysku mechanicznym, chwilę pojeździłem. Żal mi go było, bo zrobiłem go na taki w sumie wojskowy oryginał, więc go znowu sprzedałem. I kupiłem swój pierwszy zawodniczy samochód, to był Suzuki Samurai 1.3. I tym samochodem wystartowałem w pierwszym swoim życiu rajdu w Bielsku Białej u Rafała Biera. Na takim pierwszym zlocie Suzuki Samurai pojechałem tam na samochodzie, który w nocy policja zatrzymała, nie był przeglądu, nie było, tata załatwiła. No cuda wianki, w ogóle przygoda życia i przywiozłem puchar. Mam puchar, chyba drugie miejsce zająłem na 2000 chyba pierwszy rok. To ja szybciej dostałem puchar niż ty. Tak. Byłem szybszy, ale mniejszym samochodem, bo tylko 1,3 litra, 70 koni. Poczekaj, ty szybszy, jeżeli nie zupełnie, bo ja już dostawałam w roku 2000, 2001, 2002. No to tak samo, no. I uwaga, też jeździłam tym samochodem BMW przygotowanym do driftu, moim 328. Startowałam w zawodach na 1/4 mili z dużymi powodzeniami. No, tam, ale tam nic nie trzeba robić, tam siadasz raz, dwa, trzy, bo i trzej, i 50 sekund później mówisz, no wygrał. Ale czujecie dzisiaj, to są 7-sekundowe samochody i takie przejazdy, a myśmy tam robili chyba 14 sekund, bo to były samochody praktycznie seryjne, ale było dużo zabawy i dużo sukcesów i dużo pucharów z tego. Mega szacunek dla ciebie. Ale ten samochód był seryjny, więc przez długi czas starałam się go jakoś zmodyfikować, natomiast no nie stać mi na to było. I jeszcze to był taki okres, kiedy nie było gotowych setupów do driftingu, nie było zbyt dużo wiedzy na ten temat, dużo osób metodą chałupniczą, gdzieś tam w warsztatach, garażach starali się coś zrobić, przerobić, poprawić skręty, poprawić właściwości jezdne i tak dalej, ale to było bardziej takie macanie się. Ja przypominam, nie miałam zbyt dużo doświadczenia ani wiedzy motoryzacyjnej, więc u mnie to już w ogóle była jakaś kompletna porażka. I potem w 2008 roku stwierdziłam, że chcę trochę więcej mocy i kupiłam BMW M3, do którego włożyłam LS, silnik LS, amerykańską V8 i za to wylał się na mnie niesamowity hejt. I bardzo dobrze. Jak można tak zajebisty silnik włożyć do BM-ki, kuźwa? To był rzeczywiście mało przyjemny okres, ale za to... Ale BM-ka była spoko, bo była M3. Pocięła nową, znaczy nową, wtedy była kilkuletnia M3. M, oryginalną, z silnikiem 3,2 litra. Rzędową, tak. Szóstką, kuźwa. I ona wyciągnęła taki silnik, włożyła w LS. No i fajnie. No tak, i to był dosyć ciekawy okres, a potem poznałam Mariusza w 2010, 11? Dziesiątym, no. Kiedy dinozaury chodziły po ziemi jeszcze. Dziesiątym. I... Wtedy włosy miałem ładne. Wszystko, zobaczcie, włosy czarne, kruczo czarne włosy, chudy, byłem taki kogut, a teraz... I oczywiście szczęśliwie Mariusz nie był taką osobą, która stwierdziła, że to on tu jest zawodnikiem, konstruktorem, inżynierem i to on tu gra pierwsze skrzypce, tylko stwierdził, że zrobi ze mnie zawodnika z prawdziwego zdarzenia i wtedy zmieniliśmy nasz samochód na Nissana. Nissana S14 200 SX, oczywiście z silnikiem LS i potem od tego momentu, to był 2013 rok, kiedy nam się udało ubierać. Ja tylko wtrącę, że przejście, sprzedanie tej BM-ki, to jest kolejny odcinek, bo to może nakręcić taką historię. Cały temat odnośnie samochodów do driftu w momencie, kiedy już się poznaliśmy, kiedy zaczęliśmy budować te auta, to jest zupełnie oddzielny temat i to jest oddzielny odcinek, który też dla Was przygotujemy, bo o to nas prosiliście. Ale ja mówię o temat ewolucji. Informacji, jak jej powiedzieć kobiecie, która kocha swoje dziecko, które się nazywa M3 z LS7, żeby to sprzedać. Od 2013 roku zaczął się taki bardzo fajny okres, kiedy jeździliśmy głównie w Mistrzostwach Europy wtedy. Jeździliśmy na świecie, jeździliśmy w Emiratach, jeździliśmy w Japonii, zmienialiśmy cały czas samochody. Znaczy ona jeździła. Ja jeździłem jako support, a ona jeździła. Mariusz budował te auta. Jeszcze powiem Wam taką anegdotkę, bo to był świetny taki okres, kiedy te samochody fantastycznie jeździły i nie zawodziły. I pamiętam, przyszedł kiedyś do nas kolega drifter i spojrzał na ten nasz samochód i mówi: Karola, co ty robisz, że ten samochód działa i jeździ?
Ja mówię, Marcin, sypiam z mechanikiem. I pamiętam, jak on spojrzał na swojego mechanika i mówi, nie poświęcę się tak bardzo. Niech się nadal psuje. Niech się psuje. Więc rzeczywiście był to świetny czas, kiedy zaczęliśmy jeździć po całym świecie z dużymi sukcesami. Wygrałam dwa razy Mistrzostwo Europy w klasie kobiet. Stawałam też wielokrotnie z mężczyznami na podium, więc rzeczywiście ta ewolucja nas jako zawodników, jako inżynierów, te samochody z wcześniej jakichś spawanych dyferencjałów, rozpiłowywanych fasolek utwardzonych w sposób chałupniczo zawieszeń, nagle ewoluowały i dostawały już gotowe setupy, bo drifting też w sposób niesamowity się rozwija. No i drifting driftingiem, jazda bokiem, czyli zboczona jazda do przodu, jest piękna, jest cudowna, a mnie ciągle serce wali, jeśli chodzi o offroad, tak? No to co? Co Mario wykombinował? Mario wykombinował, że sprowadzi pilarczyk do błota. I zbudowaliśmy samochód taki naprawdę ekstremalny, fuksjowy, samuraj na zwolnicach i wystartowaliśmy nie tam na jakimś rajdzie w koło Komina, gdzieś tam, nie. Rainforest Challenge wersja polska, najtrudniejszy rajd, jaki jest możliwy. No i Karolina poszła ogniem do dna, dosłownie do dna. Auto po rajdzie tygodniowym nie istniało. Tak. Urwaliśmy wszystko, co się dało urwać. Wszystkie liny, płosie, przeguby, zwrotnice, zwolnice, drążki, ale dojechaliśmy do domu i auto naprawiliśmy. Słuchajcie, najciekawsza sytuacja była taka, że rzeczywiście Mariusz lubi mnie wrzucać na głęboką wodę, więc jak wybudował mi auto offroadowe i pojechaliśmy na najbardziej hardkorowy rajd offroadowy, przeprawowy w Polsce, to moje umiejętności były tu, natomiast samochód był zbudowany na poziomie tu. I ten samochód nas klasyfikował do odpowiedniej klasy, czyli hard, najtrudniejszej, najbardziej ekstremalnej. Przypominam, moje umiejętności tu, samochód tu. I wiecie co? I pamiętam, że pojechaliśmy, to był trening jeszcze przed samymi zawodami Rainforest. Skończyliśmy na 7 pozycji na 15 załóg, więc jak na kompletnego szczypiorka i zieloną osobę, to było naprawdę fajne. Po prostu była nieświadoma, co się może wydarzyć. Prawda? Ale to bardzo ciekawe doświadczenie. Mega. Mega. Bardzo ciekawe doświadczenie i co ciekawe, budujemy kolejne potwory, więc rozwijamy się też offroadowo, żeby też rozwijać moje umiejętności w tym kierunku. Więc mamy, kochani, za sobą wyścigi, amatorskie rajdy, wyścigi na 1/4 mili, offroad. No i właśnie, a propos wyścigów, zostałam zaproszona też do Mistrzostw Polski w wyścigach samochodowych, ponieważ panowie chcieli sprawdzić, czy zawodnik driftingowy potrafi jeździć z przyczepnością. No i się okazało, że wyniki były bardzo, bardzo dobre. Zawodnicy, którzy jeździli po kilka sezonów, byli w tym samym miejscu, więc obaliliśmy też mit, że drifter to tylko potrafi bokiem. Nie, drifter potrafi zapierdalać samochodem, bo ma bardzo ważną cechę w głowie, której w większości nie ma. Jest głupi. Niczego się nie boi. Jak wiesz, jak pamiętam pierwszy X-Start, wtedy była jeszcze seria miniakami jechali. S-Cup. I rozpędzili się na długiej startowej w Poznaniu i wszyscy weszli w zakręt. Wszyscy czekają, kto odpuści, bo się boi, a ona nie. Ona pojechała między nimi, tłukła się między nimi. Każdy kolor samochodu odciśnięty na jej samochodzie i była zaraz w czołówce. Drifter. Później była też Mazda MX-5 Cup i rzeczywiście to też było cudowne doświadczenie, bo to już samochód tylnonapędowy, więc czułam bluesa, muszę powiedzieć fajną rzecz, siedziałem w wieży komentatorskiej, jak ona jeździła, bo to był długi taki wyścig i po pewnej chwili ktoś mi, ty patrz pilarczyk, czas, a tam był czas, pamiętam, minuta 49, to było najlepsze okrążenie, gdzie zawodnicy robili 50, 51, 49, i to tempo było coraz lepsze i Karolina wykręcała takie czasy, że oni powiedzieli, ile lat trenuje tym samochodem, ale pierwszy raz tym samochodem pojechała. Także coś musi w tym być, to nie jest tak, że to przypadek jest, to są kilometry, motogodziny wyjechane, więc nie ma co dyskutować, no samo to się nie zrobiło, a wszyscy, którzy tego podważają i tak dalej, leczcie się po prostu. Oj, tutaj nie ma co dyskutować o nich. Natomiast słuchajcie, nie tylko motosport, bo my też cały czas bierzemy regularnie udział w różnych kursach doskonalenia techniki jazdy. Głównie po to, żeby być na bieżąco z różnymi technikami, technologiami i wiedzieć, o czym mówimy, przetestować to na własnej skórze. Więc tutaj też w tym temacie szykujemy coś bardzo ciekawego, z czego mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Dokładnie, także my cały czas się uczymy. Jeździmy i się uczymy, nie jeździmy i się uczymy, wyciągamy wnioski, obserwujemy,
polemizujemy z ludźmi, którzy są mądrzy, nie dyskutujemy z niemądrymi. Ciągle się uczymy. Ciągle się uczymy. Słuchajcie, właśnie podsumowując, mamy doświadczenie ponad 20-letnie. Mariusz to nawet chyba 50-letnie. No tak, no bo jak zaczynałeś w wieku 7 lat, to prawie całe życie jeździsz i budujesz. Jeździliśmy we wszystkich prawie możliwych dyscyplinach motosportowych. Jeździliśmy na całym świecie. Jeszcze nas tylko w Nowej Zelandii nie było i na Grenlandii nie było. Ale byliśmy w cała Europa, byliśmy w Japonii, byliśmy w Stanach Zjednoczonych, byliśmy na Bliskim Wschodzie, bo w Dubaju, w Abu Dhabi. Jeździliśmy różnymi maszynami i wyścigowymi, i seryjnymi, i sportkarami, i offroadowymi, więc rzeczywiście to doświadczenie mamy przeogromne i bardzo dużo mieliśmy możliwości, żeby przetestować, sprawdzić na własnej skórze i dlatego czujemy się kompetentni, żeby się wypowiadać w danym zakresie. O, mądrze i politycznie mówi. Dzielimy się tym, co wiemy. Jeśli czegoś nie wiemy, to się nie dzielimy, bo nie chcemy głupot mówić. Mówimy rzeczy, które są sprawdzone, które są przetestowane. Jak komu się to podoba, to się bardzo cieszę. Jak ktoś wyciąga wnioski, to się bardzo cieszę. Jak komu się to nie podoba, to też to szanuje. Ma do tego prawo. Dokładnie tak. Dajcie znać, czy podobał Wam się ten odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania, to absolutnie piszcie, pytajcie. Z przyjemnością przygotujemy dla Was materiały. Z chęcią dzielimy się wiedzą, jak Mariusz powiedział. I do następnego razu. I nie mam 70 lat. Jasne? Nara. Cześć. Subskrybuj kanał Karolina Cyka Pilarczyk. Nowe odcinki co tydzień w niedzielę o godzinie 19:00.